śpiewamy różne piosenki i dużo spędzamy w niej czasu. Ola, dlaczego chcesz chodzić? Dlatego, żeby się modlić za wszystkich misjonarzy, a nawet są bardzo ciekawe rzeczy. Na przykład rozmawiamy o wszystkich misjonarzach, a czasami nawet siostra pokazuje nam bardzo ciekawe filmy. Tak? A dlaczego też? Żeby się uczyć więcej, oglądać różne zdjęcia i robić jakieś rzeczy. Dobrze, a jeszcze kto chce powiedzieć, dlaczego chodzimy? Proszę. Bo jest bardzo fajnie, modlimy się za misjonarzy. Tak, a pamiętacie? Przysyłają nam linki różne i piszemy do nich. Tak, a pamiętacie imiona tych dwóch, za których się modlimy? Ksiądz George. Ksiądz George. A gdzie jest ksiądz George obecnie? W Brazylii. I my na kółku misyjnym modlimy się szczególnie za niego, a drugi? Ksiądz. Jeszcze przyszły ksiądz. Jarek. Ksiądz Jarek, który również jest w Stanach Zjednoczonych i chce też zostać misjonarzem. Jaką misję mamy na kółku misyjnym? Zbieramy znaczki, a pod koniec roku szkolnego pojedziemy do pieniężnej. Dokładnie, zbieramy, to jest jedno z zadań kółka misyjnego, zbieramy znaczki, żeby je później zawieźć do misjonarzy w pieniężnie, gdzie oddamy te znaczki, a oni wykorzystają je odpowiednio i pieniążki, które za nią uzyskają, będą na pewno przeznaczone na cele misyjne, prawda? A co jeszcze chcemy na kółku misyjnym robić? Chcemy się uczyć modlić. Tak, uczyć się modlić za misjonarzy, ale nie tylko za misjonarzy, przecież misjonarze do kogo są posłani? Do biednych ludzi. Dokładnie. Pamiętacie, jak oglądaliśmy film o misjach, o tych dzieciach, które miały takie duże brzuszki z głodu, które ciężko pracowały, bo po co nasi misjonarze wyruszają do dalekich krajów na misję? Żeby głosić Ewangelię. Dokładnie, żeby głosić Ewangelię, ale głosząc Ewangelię też często budują szkoły, budują kościoły, organizują ludziom różną pomoc. Tutaj mamy takiego aniołka, tak? To jest aniołek, który jest zrobiony z makaronu. Tak, z makaronu. I w najbliższym czasie będziemy robić takie ozdoby już bożonarodzeniowe. Widzicie, co to są kolędnicy? Zachodzą w lasach i śpiewają. Ola już w ubiegłym roku uczestniczyła, prawda? W takim kolędowaniu. Powiedz, Ola, jak to wygląda? Jeżeli się chodzi po domach innych, i ma się taki tekst do powiedzenia. Tak? A Ola była kim? Aniołem. Ola była aniołem. Przybierzemy kogoś za dziecko, na przykład za Chińczyka. Ja za Chińczyka. Będzie za Chińczyka. Tak? Kogoś na przykład przybierzemy za dziecko z Afryki, tak? Będziemy malować na kolorowo. Chce być mało nie. Nie wiadomo, kogo Pan Jezus powoła i komu powie, żeby da takie powołanie, bo to jest powołanie, żeby pojechać na misję. Na przykład może Ola zechce być kiedyś misjonarką i pojechać na misję. A co tam będziesz robić, Ola, na misjach? Pomagać biednym dzieciom. Ja też nie chciałam być, ale pomagać najczęściej to pomagać biednym dzieciom. Tak? Ja im zawiozę jakieś zabawki i może trochę jedzenia im zawiozę. A to może... Ja chcę być lekarzem. Ola, będziesz lekarzem, tak? Marzę o tym. Tak? No i co będziesz robić na misjach jako lekarz? Na przykład, gdy dziecko się przewróci, to i złamie nogę, to zagipsuje. To Ola za
Mela Gibsona. Tak? A jak ktoś będzie miał temperaturę dużą, to co Ola zrobi? Ferweks. Tak, a jak nie będziesz miała ferweksu? To powiem, żeby poszedł, żeby poleżał w łóżku. Ja bym był w Afryce takim trenerem, a jakby dzieci chciały grać w piłkę nożną, to ja bym je uczył. No też jest bardzo ładne zajęcie, tak? W wolnym czasie byś miał treningi i dzieci, nawet młodzież, mogłaby urządzać zawody, tak? A w jaką piłkę by dzieci grały? Nożną. Czyli byś stworzył drużynę piłkarską na misjach. Dobrze. Co ty byś chciała robić? Ja bym chciała albo uczyć dzieci, albo też być lekarzem. Leczyć. Julcia, co jeszcze dodasz? Ja bym chciała też uczyć dzieci. Julcia by była nauczycielką, tak? Uczyłabyś pisać, czytać. Ja bym chciała jeszcze być lekarką na misji. Tak? A Ola bym chciała być... Ola, gdybyś miała być misjonarką i miała wyjechać na misję, co byś chciała tam robić? Pomagać na przykład w jaki sposób? Jaki byś chciała zawód wykonywać na misjach? Kucharką, lekarką, piosenkarką, no... Co tam wiesz? Proszę? Aktorką. Byś uczyła dzieci na przykład przedstawień jakieś, tak? Urządzałabyś... Albo przedstawienie było. Tak. Teraz każdy z nas, weźcie sobie nasze dziesiątki różańca, ofiarujemy za... Misjonarzy. Za misjonarzy. A sposób szczególny, za kogo się modlimy na kółku? Za księdza. Za przyszłego misjonarza, za kleryka Jarka. Tę dziesiątkę chcemy ofiarować za nich, ale nie tylko, bo chcemy również w tą modlitwę włączyć jeszcze kogo? Ludzi, którzy mieszkają na terenach misyjnych. A myślę, że można powiedzieć, że cały świat jest teren. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Pozdrowić księdza i wszystkich innych misjonarzy. Chciałabym wszystkich pozdrowić, wszystkich misjonarzy, którzy teraz wyjechali na misję. I jestem pod wrażeniem, że po prostu pomagacie wszystkim dzieciom i czasami nawet może jest wam trudno. Ja bym chciała powiedzieć tym misjonarzom, żeby uważali i żeby było łatwiej. Ja chciałabym pozdrowić wszystkich misjonarzy. Ja też chciałabym pozdrowić wszystkich misjonarzy. Ja tak samo. I jeszcze chciałabym też być misjonarką, tak jak wy jesteście misjonarzami. A do którego kraju byś chciała pojechać? Do Libanu. Ja też chcę pozdrowić wszystkich misjonarzy. Ja bym chciała pojechać do Afryki tak samo i pomagać jeszcze niektórym biednym, bardzo biednym dzieciom. Alabaré a mi Señor, alabaré.